Jezus mnie dzisiaj odwiedził. Leżałem w przycielesności. Otwieram oczy. Patrzę tu w przedpokoju. Na biało ubrany. Bielutka szata. Tak biała, że aż lekko srebrna. Taka biel. Stoi smutny. W przedpokoju stoi. Zerwałem się do niego. Biorę go na niedźwiedzia, nie? Przytulam się do niego. Na powitanie z tęsknoty. I czuję, że on mnie nie obejmuje. Czuję się, kurde. Dlaczego? Może coś nagrzeszyłem? Wczoraj byłem u komunii. W kościele, nie? No, nie to, że pod koniec mszy, wczoraj było te święto jakie? Matki Boskiej Zielnej, czy coś takiego, nie? No i pod koniec zaczęła się adoracja. Przed posągiem Matki Boskiej. Mnie się to nie podoba. Mnie się to nie podoba. Bo ja wiem, jaki jest Bóg. Dlaczego oddaję chwałę Matce Boskiej, która była żoną mojego syna Józefa, kiedy byłem Jakubem? Potrafię się do niej tak żarliwie modlić. Matronizm jakiś stworzyli, a do Boga nie potrafię się modlić. To mi się nie podoba. Wyszedłem. Co mi się może to mu się nie spodobało? Jezusowi, nie? No bo stoi taki smutny i nie chce się do mnie przytulić. Znaczy, taki smutny był, nie? Pomyślałem się, kurde, no piwa się też wczoraj napiłem. Po komunii, nie? No ze trzy wypiłem. Nie, to nie... Nie dlatego był smutny. Zaraz wam powiem. To jest takie dosyć osobiste, no. Trudno mi o tym mówić. Zresztą, żeby to pojąć, to bym musiał jakieś tam już większą perspektywę naświetlić, o co chodzi, nie? Nie dlatego był smutny, że wyszedłem pod koniec mszy, kiedy ludzie zaczęli oddawać pokłony figurze. Nie dlatego, że się napiłem czaj piwa. Mówię, panie, czego jesteś taki smutny? A on do mnie. Bo teraz ty jesteś najbardziej poszkodowany. Bo jest ci smutno. Tak mi powiedział. Od kiedy trzymam z Jezusem, no fakt, więcej mam kłód. Kłód pod nogami, nie? Chodzę do kościoła, to bym połowę rzeczy w kościele zmienił. Tych wszystkich biskupów opasłych w BMW-kach, Mercedesach bym nie będę już przyklinał, bo... Chcę się oduczyć przyklinać. Chociaż Bóg mi nic nie mówi, że za dużo przyklinam. To może będę przyklinał. Patrzę na ten świat, też bym w połowie go zmienił. Przynajmniej połowę. Ale to nie tylko to. No nie wiem, jak naświetli to perspektywę. Nie wiem, jak to wyrazić. Od kiedy trzymam z Jezusem, wielu się ode mnie odwróciło. Oni myślą, kuźwa, panie, że jakieś bóstwo wielbię. Patrzcie, ludzie, kurwa, potraficie oddawać pokłony figurom, obrazom, a jak ja, jedno z moich pierwszych spotkań z Bogiem, samym Ojcem, było takie, że jak chciałem Go pocałować w dłoń, to mi zabrał to dłoń. Jak chciałem przed Nim klęknąć, to złapał mnie za ramiona i powiedział, wstań, nie klękaj przede mną.
Bóg jest jak przyjaciel. I smutno było Jezusowi. Smutno mu było, że mi jest smutno. Smutno mu było, że teraz ja jestem taki poszkodowany. Że ja... że jestem teraz bardziej samotny. I tak wszystkiego nie wiedzą. Kiedyś się dowiedzą. Pani, no jest mi smutno, niekiedy jest mi ciężko, ale to nie jest aż takie nie do zniesienia, no bez przesady. Mogę znieść jeszcze więcej. Ciebie nie opuszczę. Nigdy cię nie opuszczę.